witamy po krótkiej przerwie. Kolejne wystąpienie zostało przygotowane przez księdza doktora Mariusza Trąbę, który tutaj na prezentacji identyfikuje nam się jako reprezentant Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ale ja dopowiem, że jest stałym i niezmiennym współpracownikiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Ksiądz doktor przedstawi nam drogi życiowe księdza biskupa Teodora Kubinia oraz księdza Tomasza Reginka. Jak powiedzieliśmy, tej złożoności górnośląskich losów ciąg dalszy. Bardzo proszę o to. Dzień dobry Państwu. Ja tylko dodam stałym i wdzięcznym bardzo pracownikom Uniwersytetu Śląskiego. Szanowni Państwo, ja też wybrałem dwie osoby na dzisiejszą prezentację i dzisiejsze wystąpienie. Dwie osoby, które co prawda wywodzą się z tego samego stanu. No, są osobami duchownymi, pochodzącymi z tego samego regionu, urodzonymi na Górnym Śląsku, których jednak osobowości, działalność, a także losy w bardzo dobry sposób pokazują, jak złożona jest historia Górnego Śląska i w jaki sposób Górnoślązacy działali nie tylko na rzecz tej swojej małej ojczyzny, ale potrafili także działać w szerszej perspektywie nie tylko całego kraju, całej Polski, ale całego świata. Co łączy te dwie osoby zdecydowanie? No, tak jak powiedziałem, przede wszystkim pochodzenie, to, że no, wywodzą się ze stanu duchownego. Łączy jest także zdecydowana postawa w sprawach narodowych i społecznych. To nie były osoby, które uciekały od rozstrzygnięć w tych trudnych i drażliwych kwestiach, zajmowały bardzo jasne i konkretne stanowisko i aktywnie działały na polu narodowym i społecznym. I to były osoby także, to, co je łączyło, które no, spotkały się z wielkimi trudnościami takimi życiowymi, potrafiły te trudności życiowe bardzo przyjąć z odwagą i rozwiązywać. Życiorys tych dwóch osób jest oczywiście skomplikowany, ponieważ no, obejmuje to faktycznie cztery epoki. XIX wiek, dwudziestolecie międzywojenne, II wojnę światową i czasy komunizmu. Króciutko tylko może takie dla osób niezorientowanych, które może nie słyszały albo gdzieś im się tylko o uszy obiło. No, ksiądz biskup Teodor Kubina jest pierwszy, był pierwszym biskupem diecezji częstochowskiej, początkowo kapłanem diecezji wrocławskiej, jako właśnie kapłan diecezji wrocławskiej duszpasterzował na Górnym Śląsku, w Szczecinie, w Berlinie, gdzie był proboszczem, a potem wrócił właśnie tutaj na Górny Śląsk do Katowic, pełniąc obowiązki proboszcza parafii mariackiej w Katowicach w takim bardzo gorącym okresie powstań śląskich i plebiscytu. W roku 1925 został mianowany biskupem częstochowskim i pełnił tą funkcję do swojej śmierci w roku 1951. Tutaj mamy takie zdjęcie bardzo oficjalne już z takiego, z późniejszego okresu jego życia. Druga osoba to ksiądz Tomasz Reginek, także duchowny diecezji wrocławskiej, ksiądz rzymskokatolicki, który też swoją drogę, jakby taką drogę duszpasterską zaczyna jeszcze w tym okresie XIX-wiecznym, czyli przed I wojną światową i w czasie I wojny światowej. Duszpasterzuje właśnie na Górnym Śląsku, w Szczecinie, na Łużycach, z tego względu, iż była to diecezja wrocławska była bardzo, bardzo rozległa. W związku z tym no, ci księża jednak wędrowali z różnych powodów właśnie w takie odległe miejsca jak Szczecin czy Łużyce. W okresie później wraca znowu na Górny Śląsk, obejmując tutaj kilka funkcji, z których szczególną taką to był Rybnik, gdzie był proboszczem do roku 1939, kiedy to doszło do takiego potężnego zwrotu w jego życiorysie. Obawiając się aresztowania, musiał uciekać przez tutaj południową Europę, dociera do Rzymu i na emigracji cały okres II wojny światowej, aż do swojej śmierci w roku 1974. Czyli są to dwie osoby, z których jakby no, rysem charakterystycznym jest to, że obie te osoby pochodzą z Górnego Śląska.
tutaj początkowo duszpastersko i społecznie pracowały, położyły jakby taki bardzo poważny fundament pod działalność na przykład społeczną i narodową w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a później musiały jakoś ten Górny Śląsk opuścić. No, biskup Teodor Kubina oczywiście nie poszedł daleko, bo przekroczył granicę i znalazł się tutaj po drugiej stronie w dawnym zaborze rosyjskim, gdzie została utworzona diecezja częstochowska. Ksiądz Tomasz Reginek powędrował trochę dalej, bo początkowo właściwie na cały świat, ponieważ w czasie swoich wędrówek i podróży emigracyjnych był zarówno w Indiach, jak i na Bliskim Wschodzie, w Wielkiej Brytanii i ostatecznie w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o działalność narodową, to moje wystąpienie będzie takie przeplatane, to znaczy będę chciał pokazać Państwu, wskazać na tak najważniejsze elementy działalności narodowej i społecznej tych dwóch duchownych właśnie w tych okresach, które się przeplatały. Ksiądz Teodor Kubina już jako młody ksiądz, gdy wrócił do Górny Śląsk po studiach rzymskich w roku 1907, został oczywiście, podjął to, jak to bywa w kościele katolickim, takie pierwsze zadanie duszpasterskie, jakie otrzymał, to była funkcja wikariusza w takich Królewskiej Hucie oraz Mikołowie. I tutaj już właśnie w tym czasie okazało się, że bardzo mocno zaangażował się właśnie w działalność narodową. Popierał polskich kandydatów w czasie wyborów do Sejmu Pruskiego, organizował polską młodzież, starał się na przykład animować polskie wydawnictwa. Ta jego działalność spowodowała to, że w bardzo krótkim czasie został po prostu zabrany z Górnego Śląska, przeniesiony na funkcję wikariusza w Kołobrzegu. Tam z kolei bardzo mocno zaangażował się w duszpasterstwo Polaków, którzy wędrowali na te tereny w poszukiwaniu pracy. Po prostu zajął się emigrantami, otaczając ich opieką duszpasterską, na przykład odprawiając dla nich msze święte tam, gdzie po prostu ci Polacy byli. Stamtąd, z Pomorza Zachodniego, powędrował do Berlina, to była wtedy część diecezji wrocławskiej, no i tutaj jakby ujawniają się w ciągle jego te zainteresowania takie społeczne i narodowe. Opiekuje się polską emigracją, zakłada dla Polaków w Berlinie organizacje różnego rodzaju kulturalne czy charytatywne, publikuje artykuły w prasie niemieckiej dotyczące na przykład kwestii tego, jak organizować pomoc charytatywną, jak dostosować pomoc charytatywną do potrzeb na przykład tej czasów wojny światowej. W roku 1917 jest to data przełomowa, ponieważ Teodor Kubina wraca na Górny Śląsk, gdzie zostaje proboszczem parafii mariackiej. Ta decyzja jest odczytywana jako próba uspokojenia nastrojów społecznych ze strony biskupa wrocławskiego, który właśnie tą jedną z największych parafii powierza takiej osobie o zdecydowanie propolskim nastawieniu. Oczywiście ten okres, który się teraz rozpocznie, okres walki powstań śląskich i plebiscytu, w tym okresie zdecydowanie ksiądz Teodor Kubina stoi na jasnym stanowisku, że jesteśmy za Polską. Jednym z takich jego wielkich dzieł było zainicjowanie i powstanie oraz prowadzenie działalności Śląskiego Związku Akademickiego, gdzie był jednocześnie wiceprzewodniczącym sekcji teologicznej. Wśród wielu rzeczy, które zdziałał, odezw, które wydał, podpisał, jego jakby takim opus magnum z tego okresu w ramach tej działalności plebiscytowej jest jedna z broszur, którą napisał, bardzo obszerna, oparta na rzetelnym materiale statystycznym, gdzie pokazuje całą argumentację, dlaczego właśnie Górny Śląsk powinien zostać przyłączony do Polski. Bierze na przykład w 1921 roku udział w misji wysłany przez Polski Komitet Plebiscytowy do Rzymu. Jako osoba znająca stosunki rzymskie, no, znająca wiele osób w Rzymie, ponieważ no, był tam na studiach przez pewien okres czasu. Tutaj co ciekawe, na przykład manduktorem przy jego pierwszej mszy świętej był wtedy ksiądz Adam Sapieha, późniejszy biskup krakowski.
Drugi nasz bohater w tym samym czasie prezentuje troszeczkę odmienną opcję polityczną czy wizję przyszłości Górnego Śląska. Jest z tego słynny i czasem właśnie jakby z całego jego życiorysu wybiera się właśnie to, że ksiądz Tomasz Reginek wraz ze swoim bratem Janem bardzo mocno optował za taką ideą usamodzielnienia się Górnego Śląska w tym okresie i prowadził rozmowy zarówno ze stroną polską, jak i niemiecką oraz z czechosłowacką nad tym, czy możliwe jest taka autonomizacja, jak to wtedy też czasem mówiono, szwajcaryzacja Górnego Śląska, czyli po prostu stworzenie tutaj jakiegoś samoistnego państwa śląskiego. Oczywiście w tamtejszych warunkach, chociaż ta idea była bardzo ciekawa i tutaj w szeregu publikacji ksiądz Tomasz Reginek ciekawie argumentował, dlaczego należy to zrobić, no w tamtym czasie no, ta idea niestety nie znalazła zrozumienia po żadnej ze stron. Rozognienie takie polityczne i społeczne było tak duże, że po prostu no, nie udało się stworzyć bazy politycznej do realizacji tego projektu. Kiedy już no, część Górnego Śląska trafiła do Polski, została przyłączona, tutaj nasz bohater, mamy zdjęcie z jego okresu, proboszcz katowicki, taki zamyślony nad księgą, oczywiście zdjęcie pozowane. No, w tym okresie kładzie niejako podwaliny pod funkcjonowanie Górnego Śląska w państwie polskim. Co ciekawe, ksiądz Tomasz Reginek opowiadał się za taką neutralizacją Górnego Śląska. Ksiądz Teodor Kubina, chociaż opowiadał się za przyłączeniem Górnego Śląska, to bardzo mocno angażował się w pracę nad organizacją tego, żeby ten Górny Śląsk w państwie polskim należycie funkcjonował. No tutaj działał na forum na przykład Naczelnej Rady Ludowej czy Tymczasowej Rady Wojewódzkiej, gdzie zajmował się sprawami począwszy od spraw skarbowych poprzez szkolne, a skończywszy na tym, że nadawał ostateczną formę, redagował pierwsze rozporządzenia prawne, ustawy, które wydawały te organy, które normowały bardzo różne sprawy dotyczące kwestii Górnego Śląska. No, jeżeli chodzi o działalność społeczną, ksiądz Reginek, który porzucił tą swoją ideę autonomii i niektórzy oskarżali go o to, że przeszedł później, to znaczy w publikacjach politycznych, że przeszedł na stronę polską, bardzo mocno po przyłączeniu części Górnego Śląska do państwa polskiego zaangażował się w sprawy społeczne. I tutaj założył przede wszystkim Związek Chrześcijańskiej Dobroczynności z centralą w Królewskiej Hucie. Ten związek działał bardzo aktywnie. Jego cechą charakterystyczną było to, że bardzo mocno łączył działalność charytatywną, działalność kulturalną i społeczną z działalnością religijną. To wszystko było połączone. Mówiono wtedy nawet o działalności religijnej, o społecznych zadaniach. Oczywiście ksiądz Reginek miał bardzo wielkie plany, próbował rozszerzyć działalność swojego związku na różne tereny. Jakby ta działalność związku troszeczkę osłabła w związku z tym, że powierzono mu obowiązki naczelnika Wydziału Pracy i Opieki Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim na Śląsku. Co ciekawe, no tutaj w wywiadach, które możemy przeczytać, znaleźć w prasie ówczesnej, interesujące jest jakby szerokie spektrum tego, jakimi zagadnieniami ksiądz Reginek chciał się zajmować, począwszy od opieki nad młodymi matkami, a skończywszy na opiece nad bezdomnymi, czy na przykład nad organizacją szpitali dla osób chorych na choroby zakaźne. Cechą charakterystyczną drugiego naszego bohatera, który angażuje się w kwestie społeczne, to jest jego związek z Narodową Partią Robotniczą na Śląsku. Osoby z tej partii, członkowie tej partii robotniczej, słuchając kazań księdza Teodora Kubiny, uznali, że są one zbliżone do ich programu. W związku z tym zaproponowano, żeby wstąpił do tej partii, co się też stało i przez następne lata, do 25 roku jako członek tej partii, a później jako taki opiekun czy patron, jednak
patronował tej partii, brał udział w organizacji programu, działalności statutowej, prowadził tam bardzo szeroką akcję, na przykład w tym celu, żeby zjednoczyć chrześcijańskie związki zawodowe w Polsce. W związku z tym, że no, angażował się w takie sprawy, wynikało to z tego, że miał bardzo określone poglądy społeczne. I on był zdecydowany, twierdził zdecydowanie, że należy poszukiwać rozwiązania problemów społecznych w reformie systemu kapitalistycznego. Nie atakował tylko komunizmu, ale także starał się ze wszystkich sił jednak zrozumieć, jak ówczesne stosunki społeczne szkodzą tkance społecznej tego obszaru. Ksiądz Reginek tak samo angażuje się w sprawy społeczne. Bardzo ciekawe jest to, że na przykład w 1924 roku został wysłany w takiej misji do Ameryki Południowej, gdzie miał sprawdzić właśnie stan polskiej emigracji. Dla obu naszych bohaterów takim zasadniczym zwrotem to jest okres II wojny światowej. To, że tereny Polski znajdują się pod okupacją, wcale nie oznacza, że porzucili swoją jakby działalność społeczną i narodową. Z tym, że ksiądz biskup Kubina zostaje w swojej diecezji i stara się tutaj zorganizować życie duszpasterskie, zaś ksiądz Tomasz Reginek musi udać się na emigrację, co zaprowadzi go ostatecznie na Bliski Wschód, gdzie zostanie mu powierzona funkcja wikariusza generalnego dla ludności cywilnej na Środkowym Wschodzie. Spośród jego szerokiej działalności na tym urzędzie ja bym tylko podkreślił taką akcję, która może nie jest mało znana. Ksiądz Tomasz Reginek bardzo się angażował w organizację opieki dla dzieci, które udało się uratować ze Związku Radzieckiego, szczególnie dla sierot, które poprzez Indie później były rozwożone do różnych innych krajów. To właśnie on starał się w Stanach Zjednoczonych wraz z biskupem Gawliną o organizację pomocy dla tych osób. I tutaj na koniec, może na początku były takie dwa takie portrety, bardzo takie no, pozowane, takie poważne, no, które pokazywały nam jakby taką, no, że te osoby mogą z całą pewnością w tym panteonie się znaleźć. Tutaj może takie już na koniec zdjęcia troszeczkę bardziej, mniej pozowane. Biskup Kubina akurat tutaj jest w jednej ze swoich podróży, prawdopodobnie na kongres eucharystyczny do Stanów Zjednoczonych. Zaś po wojnie ksiądz Tomasz Reginek, tutaj mamy go pierwszego z lewej, pośrodku jest biskup Gawlina, już po II wojnie światowej w mundurze lotniczym, ponieważ w czasie II wojny światowej on zrobił między innymi kurs lotnika. Oczywiście wstąpił do Wojska Polskiego, działał jako duszpasterz polskich sił zbrojnych na Zachodzie. No, podpisałem ten ostatni slajd jako Górnoślązacy, ludzie wiary i obywatele świata, bo zdecydowanie trzeba stwierdzić, że no, wyszli z Górnego Śląska. Obaj łączyło ich to, że no, byli to ludzie głębokiej wiary, a jednocześnie potrafili skomplikowaności świata, co nie jest czasem rzeczą łatwą. Udało im się to w sposób znakomity, zostawili naprawdę wspaniały przykład takiej postawy i narodowej, i społecznej, i pięknej postawy wiary. Z całą pewnością Panteon nie powstydzi się takich osób. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję księdzu doktorowi. Państwu dziękuję za wysłuchanie drugiego wystąpienia. Zapraszam na króciutką przerwę, po niej wracamy do naszego. Śladami przeszłości Górnego Śląska to tytuł pakietu edukacyjnego autorstwa profesora Macieja Fica z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pakiet składa się z czterech części. Każda z nich poświęcona jest poszczególnym grupom zasłużonych dla Górnego Śląska oraz zestawu scenariuszy. Celem pakietu jest realizacja edukacji regionalnej nie tylko w murach szkolnych, ale również poza systemem klasowo-lekcyjnym.